Wyrysowywanie kanałów wzrostowych bądź spadkowych jest banalną rzeczą. Wystarczy oczywiście skorzystać z narzędzia, jakim jest rysowanie kanałów linii równoległych, by następnie móc rozrysować tego typu kanał. Oczywiście kanał może być szerszy, może być węższy, w zależności od tego, co tak naprawdę chcemy wyrysować oraz co zaobserwujemy na rynku, czy to właśnie walutowym, czy dowolnym innym rynku, na którym mamy możliwość handlować. Natomiast bardzo ciekawym narzędziem, które możemy wykorzystać na platformie MetaTrader 4, jest wskaźnik, który automatycznie rozrysowuje nam kanały na danym instrumencie. Tego typu wskaźnik nie jest niestety dostępny w standardowym asortymencie platformy MetaTrader 4, dlatego też musimy określony wskaźnik, nazywany też Trade Channels, znaleźć na stronie mql5.com. Ewentualnie możemy skorzystać z różnego rodzaju forów dotyczących tej tematyki tworzenia różnego rodzaju wskaźników czy też automatów i na tej podstawie możemy go wykorzystać. Następnie, kiedy już mamy gotowy ten kod, musimy skompilować, po czym zapisać go we wskaźnikach w naszej platformie MetaTrader 4. W momencie, kiedy mamy już gotowy, ten wskaźnik skompilowany, wystarczy go tylko odnaleźć w oknie Nawigator. W tym akurat konkretnym przypadku nazwaliśmy go jako Channels. I następnie wystarczy lewy przycisk myszy przesunąć na okno wykresu, wybrać OK. I następnie zaobserwujemy, że automatycznie zostaną wyrysowane określone kanały. No i oczywiście pierwsza rzecz, która może nas uderzać, to fakt, że te kanały są oznaczone różnymi kolorami, co automatycznie powoduje, że nasz wykres, nasz dany instrument, który obserwowaliśmy, stał się wielokolorowy. W pierwszej chwili może to być męczące dla oka, jednakże jest to bardzo jednakże mamy zadanie bardzo ułatwione, ponieważ jeżeli jesteśmy zainteresowani poszukiwaniem różnego rodzaju kanałów, wyznaczaniem ich, to tak naprawdę ten wskaźnik za pomocą jednego kliknięcia automatycznie rozrysował nam różnego rodzaju kanały. Dodatkowym plusem tego narzędzia jest fakt, że mamy rozrysowane różnego rodzaju kanały na różnych interwałach czasowych, co automatycznie pozwala nam spojrzeć holistycznie na dany instrument i pod kątem właśnie analizowania określonych kanałów, wybić z tych kanałów, możemy zauważyć, w jakim obecnie trendzie znajduje się krótkoterminowym dany instrument. W tym wypadku akurat patrzymy na wykres euro do dolara, czyli najpopularniejszą parę walutową. I możemy określić, że na przykład w średnioterminowym trendzie wzrostowym, natomiast widzimy, że w krótkoterminowym jest trendzie spadkowym. Czyli możemy oczywiście automatycznie uznać, jeżeli przyznamy tutaj wyższość czy też rację tym wyższym interwałom, no to możemy spodziewać się oczywiście pewnej korekty spadkowej, która nie powinna przebić oczywiście dolnego ograniczenia kanału, czy to właśnie tutaj wskazanego pierwszego, czy też ewentualnie kolejnego. Także na tej podstawie, korzystając z banalnego podejścia do rynku, na podstawie rysowania samych kanałów i ustalania priorytetów, na podstawie właśnie wybicia z oznaczonych poziomów wsparć czy oporów, możemy stworzyć strategię inwestycyjną, strategię spekulacyjną.